Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka i mam nadzieję, że stęskniliście się za zapowiedziami i ploteczkami ze świata LEGO, bo dzisiaj będą naprawdę totalne sztosy. Pierwszym sztosem jest kolejny zestaw serii LEGO Ideas i jest to dom Kubusia Puchatka. Ja nie byłem zwolennikiem tego projektu w Ideas, w sensie w takiej formie, w jakiej on się pojawił, no bo pomijając fakt minifigurki, oczywiście one tutaj musiały zostać odpowiednio przygotowane i trzeba było zrobić takie dedykowane odlewy głów i tak dalej, natomiast sam kształt tego budynku nie był na tyle porywający, żeby mnie jakoś mocno przekonał. Ale okazało się, że w Ideas coraz częściej da się robić tak, że projekt, który trafia do sprzedaży, jest o wiele lepszy od tego projektu przygotowanego przez fana i tak jest w przypadku Kubusia Puchatka. 100 euro bez centa, więc cena naprawdę przyzwoita za 1265 elementów na licencji. Dodatkowo mamy tutaj 5 minifigurek Kubusia, który według mnie z tych 5 minifigur akurat wygląda najgorzej, bo ta głowa jest nieco nieproporcjonalna do reszty ciała, ale prosiaczek, królik, tygrysek i przede wszystkim kłapouchy wyglądają naprawdę niesamowicie. Dodatkowo sam dom jest naprawdę ładny, pełny w detale, choćby ta listwa, czy też belka z napisem Mr. Sanders, czyli po polsku Pan Woreczko, która nad drzwiami wejściowymi się pojawia, no to jest myślę, że bardzo ładny akcent. Dodatkowo drzewo zostało ładnie wyprofilowane, domek fajnie się wkomponowuje, no i sama korona drzewa wygląda bardzo dobrze, mamy tam ule, mamy też tam pszczółki na transparentnych, okrągłych tajlach 1x1, naprawdę wygląda to niesamowicie. No i jeśli chodzi o dostępność, 18 marca rusza przedsprzedaż dla VIP-ów, więc możecie się spodziewać, że dość szybko u mnie ten zestaw się pojawi, ja go będę kupował standardowo o północy. 1 kwietnia trafia do normalnej sprzedaży, natomiast tak czy siak ten zestaw przez jakiś czas będzie ekskluzywem dostępny tylko w LEGO Shopie i w LEGO Store'ach. Po kilku miesiącach trafi do szerokiej dystrybucji i wtedy jego cena zmaleje, jak to oczywiście miało miejsce w przypadku poprzednich zestawów z Ideas, ale jaram się naprawdę, bo nie do końca mocno czekałem na ten zestaw, a w momencie, kiedy pokazano już ostateczny wygląd, zdecydowanie mocno na niego czekam. Co do kolejnej nowości, pojawił się kolejny zestaw, który będzie takim ekskluzywem w Legolandzie, no i jest to taki niewielki park wodny. Szczerze mówiąc, wygląda całkiem przyzwoicie. Co do samego wyglądu, mamy tam jakieś rury, mamy tam też takie niewielkie brodziki, do których ludzie mogą z tych rur powpadać. Mamy też niemowlaka, mamy stoisko z przekąskami, można tam kupić jakieś precle, kanapki. Widać, że też ktoś tam je loda. Naprawdę wygląda to całkiem spoko. Mniej więcej 30 euro ma ten zestaw kosztować. Zawiera 359 klocków, więc myślę, że całkiem przyzwoicie. I szczerze mówiąc, chyba będę polował na ten zestaw, bo poprzedni ten dedykowany ekskluzyw do Legolandu to był, jak dobrze pamiętam, chyba taka jakby, jakby to nazwać, remiza strażacka, gdzie była funkcja strzelania do płomieni, jakoś mocno mnie nie przekonywał. Ten może nie jest porywającą budowlą, ale myślę, że jest całkiem spoko, nawet z tyłu mamy toalety w tym parku wodnym, więc jest ok. Co do battle packów, które często pojawiają się w seriach superbohaterskich, dostaniemy battle packa, w którym na szczęście nie będzie teraz 3 minifigurek, a 4. I to jakie? Trochę budowla, która tutaj się pojawia, jest tak na wyrost. One są po 70 zł, już w przeliczeniu na złotówki. Tutaj ta cena to jest 15 euro bez centa. 1 kwietnia on się pojawi i dostaniemy tutaj Venoma, Spider-Hama w wersji venomowatej, Spider-Mana oraz Iron-Mana, który jest pół na pół pokryty symbiotem i rzeczywiście wygląda to świetnie. No i myślę, że za te 70 zł naprawdę dobre minifigi, bo o tyle, o ile Spider-Man czy Venom pojawili się w gazetkach, no to już taki Iron-Venom czy też Spider-Ham, który został przez Venoma przejęty, to naprawdę są totalne sztosy i ten zestaw musi koniecznie pojawić się w mojej kolekcji, bo minifigurkowo jest naprawdę dobrze i wydaje mi się, że w momencie, kiedy on wyjdzie ze sprzedaży, no to wartość tych figurek bardzo mocno poszybuje, więc jest to punkt obowiązkowy dla każdego fana Marvela, ale i LEGO, bo tutaj naprawdę te minifigurki, szczególnie te dwie, są świetne. Buggy, którym porusza się Venom, najchętniej bym przemilczał. Ciekawa też jest informacja dla fanów Disneya, bo pomijając Kubusia Puchatka, o którym mówiłem wcześniej, dostaniemy już całkiem niedługo kilka zestawów na licencji Disneya i one mają zadebiutować w lipcu. To będą zestawy z serii 4+, ale istotne są z tego względu, że dostaniemy tutaj naprawdę dobre, licencjonowane minifigurki i pojawi się Goofy, który do tej pory pojawił się tylko w tym dużym zestawie z pociągiem w Disneylandzie. Co do zestawów, one będą w sztukach 5 i najtańszy z nich będzie kosztował 10 euro bez centa, dwa kolejne po 20 euro, następny 30 euro i największy z nich
nich 50 euro. I jeśli chodzi o zawartość elementów, tutaj niestety dużo ich nie będzie, bo w tym największym dostaniemy raptem 144 klocki, ale no jak to wiadomo, w przypadku serii tej 4 plusowej dostaniemy tam elementy z nadrukami, dostaniemy też naprawdę świetne minifigurki, więc niesamowicie się jaram, bo jeśli chodzi też o nazwy tych zestawów, no to będzie tak, na pewno będzie lodziarnia mini, będzie rakieta kosmiczna, będzie też taka jakaś farma Mickiego i Donalda, będzie również straż pożarna, gdzie ma pojawić się Pluto, więc naprawdę pod kątem minifigurkowym będzie działo się bardzo mocno. No i na końcu już taka informacja odnośnie kolejnego ekskluzywa, który pojawi się w Lego House i będzie to maszyna do produkcji klocków. Szczerze mówiąc, zestaw dość osobliwy i pewnie tylko dla takich totalnych legowych freaków, bo nie wygląda to jakoś może mega piorunująco, bo dla osób, które nie wiedzą, jak produkuje się Lego, czy też inne jakieś takie plastikowe elementy, to może być po prostu coś dziwnego. A rzeczywiście ta maszynka do formowania klocków wygląda całkiem spoko i odwzorowanie jej w tej wersji klockowej w stosunku do oryginału wygląda bardzo dobrze. Co do tego, jak ona będzie wyglądać, mniej więcej około 80 euro powinna kosztować, czyli można zakładać, że ta cena będzie w przeliczeniu na nasze wynosiła około niespełna 500 zł, natomiast też 500, co ja gadam, 400 niecałych nawet. Mamy tam 1205 klocków, więc całkiem spoko. Dodatkowo znajduje się tam też taki klocek z nadrukiem Lego House, więc myślę, że to też fajnie podbija jego wartość. Co do wyglądu, sami się możecie wypowiadać i porównać, jak to wygląda w stosunku do pierwowzoru, do tej prawdziwej maszyny, która w fabrykach Lego stoi. No i myślę, że chyba wyczerpałem limit informacji na dzisiaj, więc standardowo na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!